sobotę 22 września odbyły się 10 regaty mediów o Puchar NCZ AWFiS. Podczas zmiennych warunków pogodowych, które panowały na Akwenie, najlepiej poradził sobie sternik panoramy AWFiS Piotr Butowski przed załogą Radia Gdańsk i miesięcznika Żagle. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Jestem bardzo zadowolony z tego i wdzięczny też całej załodze Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS i koleżankom, kolegom z uczelni za te regaty. Stanęliśmy na wysokości zadania, to była 10. edycja. No przed nami, mam nadzieję, przynajmniej kolejne 10. Te regaty zwyciężyła nasza załoga, okazaliśmy się wyjątkowo mało gościnni. No cóż, no musieliśmy tutaj zaznaczyć swoją obecność, jednocześnie odebrać puchar przechodni załodze Radia Gdańsk, która gdyby zwyciężyła te regaty, musiałaby zachować ten puchar już na zawsze. Takiej szansy im nie daliśmy. Będziemy, mam nadzieję, bardziej tutaj gościnni w przyszłym roku. A w tym roku cóż, fantastyczna rywalizacja za nami. Bardzo dobre, ale wymagające warunki atmosferyczne. Regaty nieco kameralne, może właśnie z uwagi na warunki, które zniechęciły część uczestników. Niemniej jednak zrobiliśmy swoje, zrobiliśmy to na dobrym poziomie, po to, aby w przyszłym roku przenieść te regaty na poziom ogólnopolski i zaprosić redakcje z całego kraju. Warunki wspaniałe, słońce, wiatr, co jeszcze, no i sportowa atmosfera. No wiatr był, porywy dochodziły nawet do 6 skali Beauforta. Dzisiaj warunki były według Ciebie dla amatorów łatwe, trudne? Znaczy jachty miały zrefowane żagle, dla tych, którzy potrafią żeglować, to były warunki średnio trudne. Jesteś z nami już od wielu, wielu lat na regatach mediów. Czy w przyszłym roku pokusiłbyś się o zorganizowanie regat na Zatoce? Bardzo chętnie, bo nic nie stoi na przeszkodzie. Dzisiaj może warunki były zbyt silne, żeby wychodzić na Zatokę, ale tak nie ma żadnych przeszkód. Także jeśli organizator tak sobie zażyczy, możemy startować na Zatoce. Wspaniałe, wspaniali ludzie, super organizacja. Warunki dopisały, takie prawdziwie żeglarskie, bo nie było lekko. Sprzęt świetny. Ja się świetnie bawiłam. Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział, poznać to grono. Kolega nas namówił, że jest taka fajna impreza i w takim miejscu żeglarskim. Mówię, no to dobrze, mamy czas, to chętnie bierzemy udział. I to przede wszystkim no, zaufanie do kolegi.